Ostatnio w Parlamencie Europejskim nieco mocniej zaakcentowano sprawę polską. Pan jako uczestnik tych wydarzeń, jak pan ocenia tę sytuację? Co mówili europosłowie z innych krajów? W jaki sposób postrzegają tę sprawę Polski? Mówimy oczywiście o Trybunale Konstytucyjnym i o sytuacji, jak aktualnie się rozgrywa. Jak pan odczuwa tę sprawę? Tak samo jak na przykład posłowie Platformy? Czy jesteście jakoś zjednoczeni w tym temacie, czy macie troszeczkę różnicę zdań? Więc od tego zacznę, że niestety w parlamencie mówi się o Polsce dużo i nie zawsze mówi się tak, jakbyśmy tego chcieli. Od pewnego czasu otrzymujemy od naszych koleżanek i kolegów, a pamiętajmy, że są to osoby z 28 państw, bardzo dużo pytań, zwłaszcza te pytania dotyczą paraliżu Trybunału Konstytucyjnego, bo dla nich jest to niepojęte, że wykonawcza władza decyduje o tym, czy można orzeczenia publikować, czy nie. Odbyła się debata w Parlamencie Europejskim. Mniej więcej 75% parlamentu zagłosowało za rezolucją, która polski rząd wzywa do aktywnego działania, do współdziałania z Trybunałem, do nieparyżowania Trybunału, ale też było oczywiście 100 kilkudziesięciu eurodeputowanych, którzy mieli zdanie inne, bo to są w ogóle... Sporo osób też nie wzięło, prawda, udziału. Tak, bo to są, wie pan, my mamy w parlamencie taką grupę ludzi, które uważają, że Unia to jest samo zło. No i ci, którzy są eurosceptykami, poparli tutaj stanowisko posłanek i posłów z Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o mnie. Głosowałem naprawdę z największym żalem, wolałbym tego nie robić. Źle się czułem oczywiście, ale ja głosowałem za tą rezolucją, dlatego że to polski rząd sam się zwrócił do Komisji Weneckiej z prośbą o ocenę i wskazówki. I wtedy, kiedy to Komisja Wenecka oceniła sytuację wokół Trybunału krytycznie i powiedziała, jak z tego należy wyjść, bo tam jest także cały szereg, że tak powiem, wskazań, a polski rząd mówi, że się przyjrzy, a właściwie to tak gra na czas, to moim zdaniem nie ma wyjścia. Dlatego, że Polska, przystępując do Unii Europejskiej, przystąpiła nie tylko po to, żeby brać z Unii środki finansowe, tylko także po to, by przestrzegać wartości, a jedna z tych wartości podstawowych dla Unii jest to przestrzeganie prawa. Ponieważ mamy z tym dzisiaj w Polsce kłopoty, no to musiałem wesprzeć dość aktywnie te rezolucje. Myśli pan, że Unia troszeczkę zatrzymała się w takim miejscu, takim trochę niebezpiecznym miejscu? Wiemy, że były przeprowadzone reformy strukturalne, prawda, taka stanowisko, coś jakby prezydenta Unii Europejskiej. Była też konstytucja, pamiętamy, Unii Europejskiej, która oczywiście nie udało się jej uchwalić. Nie boi się pan, że Unia jest w takim momencie, że właśnie między zmianą federacyjną, konfederacyjną, no nie wiem jak to nazwać, bo w naszej rzeczywistości jeszcze do tej pory nic takiego nie miało miejsca, że po prostu zatrzymała się w takim niebezpiecznym miejscu, że po prostu nie ma klarownych, jasnych, wytycznych przepisów, które by w jasny i oczywisty sposób stawiały państwa członkowskie. Oczywiście mam na myśli tutaj, już słówkę dokończę, komentarze, które mówią, że to jest pozatraktatowe, że to ten... Rozumiem, pan poseł, co? Nie, więc ja uważam, że te zasady, jeśli chodzi o funkcjonowanie Unii, są naprawdę jasne, tylko że problem polega na tym, że część państw udaje, że ich nie ma, że część państw bardzo chętnie korzysta z tego, co daje Unia, czyli że jest to wolny rynek, że jest to przepływ swobodny ludzi, natomiast tam, gdzie są obowiązki pewne, czy trzeba czegoś przestrzegać ostro, to tak uważają, że można prowadzić politykę inną. I my jesteśmy rzeczywiście w Unii w momencie dzisiaj takiej prawdy, bym to nazwał, że to jest moment prawdy, czyli że albo państwa poszczególne, rządy będą chciały współdziałać z Unią i umacniać Unię, albo będzie rósł sceptycyzm, którego jest też niemało w kilku państwach. Ja mogę mówić o interesie Polski. Interes Polski to jest taki, żeby była silna Unia, bo silna Unia pomaga nam przezwyciężać tysiące różnych spraw, od takich czasami spraw małych, poprzez wielkie inwestycje. I gdyby Unia się zawaliła, to Polska byłaby jedną z największych ofiar tego zawalenia. Gwarantem takich bezpieczeństwa gospodarczego to są Niemcy, wiadomo, w Unii Gospodarczej. Najsilniejsza gospodarka tego regionu.
ale gwarantem bezpieczeństwa militarnego, no to już jest na przykład niestety Anglia przede wszystkim. Potentat militarny, prawda? No nie oszukujmy się, jedyni mają lotniskowiec, mają nakłady zbrojne, ich są duże. Francja jeszcze ewentualnie, ale historycznie Francja pokazuje, że no nie jest zawsze zdolna do takiej interwencji. Czy w perspektywie właśnie możliwości wyjścia Anglii z Unii Europejskiej możemy mówić o tym bezpieczeństwie militarnym, bo o gospodarczym nadal tak. Bardzo trudne pytanie, dlatego że 23 czerwca będzie referendum w Wielkiej Brytanii, czy zostanie to państwo w Unii, czy nie. Gdyby Wielka Brytania wystąpiła z Unii, to my na pewno to odczujemy bardzo szybko w dwóch obszarach. No po pierwsze, Wielka Brytania jest to duży płatnik środków. Mniej więcej co roku z budżetu Wielkiej Brytanii do budżetu unijnego przekazywanych jest około 9 miliardów euro, więc jeżeli Wielka Brytania, albo powiedziałbym inaczej, gdyby wyszła, no to tych pieniędzy w budżecie Unii no nie będzie. W związku z tym trzeba będzie budżet korygować i na pewno Polska otrzyma środków mniej. Ale jest też drugi problem, ważny z punktu Polski. W Wielkiej Brytanii mieszkają i pracują setki tysięcy Polaków. Jak jest Wielka Brytania w Unii, no to wszyscy obywatele unijni muszą być traktowani w Wielkiej Brytanii tak samo. Gdyby Wielka Brytania z Unii wyszła, to wtedy można stosować prawa, że tak powiem, no bardzo różne i można stosować inne prawa wobec tych, którzy są tam w Wielkiej Brytanii długo i ograniczyć radykalnie prawa, przykładowo wobec tych, którzy są w Wielkiej Brytanii 2, 3 czy 4 lata. Natomiast jeśli chodzi o wojskowy wymiar, to na szczęście Wielka Brytania jest państwem, które należy do NATO i nawet gdyby wyszła z Unii Europejskiej, to będzie dalej w NATO. Rzeczywiście Wielka Brytania ma dobre i mobilne wojsko, więc liczmy na to, że nie wpłynęłoby to na aktywność Brytyjczyków w Europie. Jak pan, czy jako członek SLD, postrzega rolę Polski dalej w Europie, w obecnej sytuacji? Co należy zrobić, żeby wyjść z tego impasu, mówię o europejskim, nie krajowym, czyli że po prostu ten wizerunek, bo państwo uważacie, że wizerunek w tej chwili się pogarsza, prawda? Żeby go jakoś, nie wiem, ulepszyć, utwierdzić. Co SLD, jaką receptę by miało na dalsze posunięcie? My jesteśmy członkami frakcji socjaldemokratycznej, a to jest druga co do wielkości w parlamencie i w Unii frakcja. Na 751 eurodeputowanych moja frakcja liczy 196, więc to jest frakcja bardzo mocna i wpływowa. Druga, jeśli chodzi o liczebność. No, my jesteśmy frakcją, która opowiada się za współdziałaniem państw, za działaniami o charakterze różnych państw i międzynarodowym. To jest to, co możemy zrobić. Natomiast jeśli chodzi o decyzję, czy być w Unii, czy nie, to te decyzje w poszczególnych państwach podejmowane są w referendum. Ja się przykładowo boję tego, że gdyby wynik referendum w Wielkiej Brytanii o wyjściu tego państwa z Unii był korzystnym, to być może inne kraje będą chciały pójść na tą drogą. Więc podkreślę jeszcze raz. Tylko byśmy na tym jako państwo stracili. Więc tutaj się patrzy raczej nie tyle kategorią tego, czy jestem członkiem SLD, czy nie, tylko kategorią Polski. Myślę, że Polska raczej w tym referendum opowiedziała się nadal za pozostaniem. Nie, no to ja wątpliwości nie mam. Badania wszystkie pokazują w Polsce, że około 70% ludzi jest zadowolonych, że jesteśmy członkiem Unii. No bo dobrze, załóżmy, że nie jesteśmy członkiem Unii. Na zachodzie mamy Unię, na wschodzie mamy Rosję i Białoruś. To dokąd Polska wtedy jako nieczłonek Unii pójdzie? Ma tylko jeden kierunek drogi. No, to jest kierunek drogi, który się dla nas skończył z zasady kiepsko.